Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj żniwa. Pierwszy i ostatni vlog ze żniw zbożowych u nas, bo już dzisiaj mamy 1 sierpnia. 1 sierpnia i godzina, nie wiem, która jest około po 11. Całą żniwę mamy już skoszoną, mieszankę. Zostało tutaj jeszcze 4,5 hektara pszenżyta. Tata już właśnie jedzie kombajnem. Ja tu jestem z przyczepami John Deere'em. Mam tutaj do skoszenia 4,5 hektara pszenżyta. I jeżeli się uda dzisiaj, bo na razie coś się chmurzy, jeżeli uda się to skosić, no to będziemy po żniwach dostanie tylko słoma do prasowania. Już trochę mamy sprasowane, gdzieś około 250 bel, ale robimy w tym roku 1000, także jeszcze trochę jest do prasowania. No i tutaj mamy to pszenżyto 4,5 hektara. Bardzo no ładne w tym roku jest pszenżyto. Tak wyglądają o kłosy, nie, takie sporawe nawet. Zobaczymy, jak to będzie sypać. No tutaj jest czwarta klasa, czwarta A chyba. Nie, bo dopiero to pole mamy 2 lata. Znaczy drugi rok teraz mamy. Wcześniej była mieszanka zbożowa i jęczmień z owsem, a teraz mamy pszenżyto. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także coś tutaj ukosimy i nagram coś później, jak będę może z przyczepami jechał do domu, bo na dwie przyczepy to nie wejdzie, trzeba będzie kursować i tam w domu wysypać. Także widzimy się niedługo. O, także mamy godzinę za 15 pierwsza, czyli kosimy tak półtorej godziny, no nie, 12, 3. Dobrą godzinę kosimy już i tutaj tata kosi, ja zaczynam. Zaczęło kropić. Dobrze, mamy już nakoszoną, także przykryję ją landeką, bo znając, że się zaraz będzie padać. No właśnie, to jest problem. W tej chwili nie jest pełny. Ale się nakryję. O. O, 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 nie spadnie. Nakrywać, bo... No i mówili dzisiaj też o 13, 14. No i mamy za 10. O, za 10 pierwsza mamy i zaczyna kropić. A jest taki tylko tutaj problem, że to pole jest na dalej domu z 8 km. No i trzeba będzie do drugi raz kombajnem się jechać. No i to nic dobrego. Jechać z headerem, czyli też były problemy, bo tam po drodze mijamy kościół i ludzie stają samochodami na drodze i było ciężko przejechać kombajnem, trzeba było inną drogą jechać naokoło, bo była akurat msza w kościele i droga była zastawiona. Także no, będzie drugi raz wycieczka tutaj z ciągnikiem, że mi to nie problem, ale najgorzej to jest jechać kombajnem po drodze, że z headerem trzeba odpinać, a tu nie ma się gdzie spiąć, nie ma nigdzie miejsca. Jest takie w ogóle słabo, mogłoby jeszcze wytrzymać za 3 godziny, no na dobre 2 godziny jeszcze, żeby nie padało i byłoby po żniwach, dostałaby tylko słoma, tam słomę to już się sprasuje. Także nieciekawie jest, nieciekawie. Ja sobie od razu może zakręcę tutaj teraz i ustawię się na drodze, żebym potem wyjechał z tymi przyczepami z pola. Jeszcze tu jest. Chyba zakręcę teraz, mamy gdzieś na nich trochę jest. Także no jest słabo. O. Damba, niech sobie nie luźno. Dobra, także przyczepa jest nakryta. Dobra, teraz odwalimy John Deere'a. Zobaczymy tak. I zakręcimy sobie już. Chyba pojedzie, zakręci. No. Wczoraj miałem z pszenicą. Dobra, 3.
będzie z problemu. A przecież jako jest najtwardziej. Zakręcimy sobie. O kurde. Chyba się felga rozwala. Teraz to zobaczymy. No, wcześniej tego nie widziałem. Dobra. Zakręciliśmy sobie, także teraz mamy prostą drogę do wyjechania. Ale w przyczepie jest chyba awaria. Do domu dojedziemy, ale zobaczymy co to tam jest. Teraz to zauważyłem. Felga pękła chyba. Ta. Widzicie? Pękła felga. Teraz słabo akurat to widać, ale zaraz zajmę kamerę, bo wam to nagram. Zobaczcie tutaj. Tu pękła nam normalnie felga i wystaje dętka. Znaczy opona tu jest jeszcze. Ale o, widzicie co się stało? Ja tego wcale nie widziałem wcześniej. Ciekawe kiedy się stało. Także ja do domu jeszcze dojadę na tym kole. Nie wiem, nawet nie wiadomo kiedy to się stało. Ale trzeba będzie pewnie wymienić. Zabrało sobie zapasowe koło założyć. Tu już do domu myślę, że jeszcze dojadę. Także jest zestaw. Małym John Deere'em, bo Massey duży jest w talerzówce, a mały Massey jest w prasie, bo te żniwa już trwają tydzień dobry. No, zaliśmy go gdzieś w tamtą sobotę, nie wiem, to był 26 chyba, 26, zaliśmy go gdzieś w sobotę, no i dzisiaj mamy niedzielę, czyli tydzień czasu, tak, no parę dni, trzy dni były przerwy, takie te żniwa trochę łapamy w tym roku. Ale było troszkę przerwy. O, mam telefon. Dobra, także już miałem telefon. No i też nie miała w tym roku trochę łapane. I także no, Massey by był dłużej w prasie, ale ostatnio jak popadał deszcz, to pojechali tam, rozsialiśmy wapno i pojechałem talerzować po rzepaku. Ja tak też chyba już ze 3 zdejście robiłem, no bo pojechałem talerzować, ale po południu wyszło słońce. Wyszło słońce, trochę wiaterek był i pojechaliśmy próbować młodzić, także chyba ze 4 razy już byłem talerzowałem i się wracałem z pola, bo pszenica była do koszenia, to jest ważniejsze. Także, a tata w tym czasie, jak ja talerzowałem, to prasował gdzieś słomę. Już mamy zwiezioną gdzieś około 150 belek jest pod wiatą, a ze 100 belek leży na polu jeszcze, bo jednego dnia zwozieliśmy, ale też przerwaliśmy, bo było zboże do koszenia, bo już obesło. O, tutaj widzicie to, w tamtym roku myśmy to samo przeżyto i było niskie, niższe, sporo niższe, a w tym roku takie jest wybujałe, że wygląda jak żyto prawie. Co prawda kłosy są, no nie są kiepskie, ale mogły być trochę grubsze i dłuższe, takie niektóre są, jak są fajne, takie ładne odmiany, jak się widzi to takie mają kłosy, że aż się wyginają całe. Ale tego jak na komputerze pokazuje generał, skosiliśmy. I mamy tam na przyczepie gdzieś ponad 9 ton. Gdzieś myślę, że średnia z tego pola wyjdzie około 8 ton pszenżyta. Słomy no jest bardzo dużo z niego. Chociaż też można powiedzieć, że wysoko kosimy, bo tutaj pole mamy niedługo i są kamienie tutaj. I trzeba uważać troszkę wyżej kości, żeby nie złapać kamienia czy coś. I tak on jest wysoki, to można sobie pozwolić, żeby wyżej. Tak o, widzicie tutaj, gdzie się czasami nawóz nałożył, trochę tak się przechyliło. Ale na szczęście nie leży plackiem. Także koszenie jest w miarę dobre. Słomy jest, za czym się domaca w kłosach. Wszystko jest domocone, nie ma nic. A za kombajnem nic nie leży. Odwalimy słomę. Takie. Dziś leży jakiś poślad mały, albo jakaś połówka. No, tak to z tyłu nie wywala. Gnieje jakieś ziarenko, no ale to jest dopuszczalne.
Nie, ale nie ma z tyłu dobrze. Dobrze. Jest dobrze domucony, co nie zostaje w kłosach i w tył nie wywala, także kąba jest dobrze ustawiony. No nie wiem, tak cały czas lekko kropi. Pochmurzyło się, no i nie by mówili deszcz. Zobaczymy. Miałem jechać tą przyczepę zwalić jedną, wykiprować tam do stodoły. Do stodoły, ale na razie czekam, no bo jak się rozpada, to i tak będę musiał z dwoma wracać i tak, a tu jechać, to trzeba jechać z, no z 15 minut trzeba jechać w jedną stronę, te 8 km. Także czekam na razie, zobaczymy, czy się rozpada bardziej, ale coś czuję, że chyba się rozpada, bo już bardziej kropi. No także, jak będzie padać, to zjeżdżamy i dogram wam tego vloga, jak będziemy tutaj kończyć mudzić, jeszcze nie wiadomo kiedy, bo teraz powiadają już 2 dni deszczu. Dzisiaj mamy niedzielę, jak prognozę patrzyłem, mamy deszcz i we wtorek znowu jest deszcz. No a żeby to weszło, to potrzeba ze 2 dni słońca. Zależy jeszcze jaki deszcz. No ale zobaczymy jak to będzie, może się nie będzie padać. No także rozpadało się, nakoczyliśmy z 16 ton, 17 i zostało 32 hektary, ale jedziemy jak widać na szybie, nie wiem czy widać. Teraz akurat wytarłem wycieraczką, ale jedziemy do domu, nie wiadomo kiedy dokończymy. Szkoda, że nie udało się tego zebrać dzisiaj, ale niczego nie poradzimy, także widzimy się jak będziemy kończyć to pole. No także przężyto już mamy skoszone. Kończyliśmy wtedy, kończyliśmy 1 sierpnia w niedzielę, jak pamiętacie spadł deszcz. We wtorek 3 sierpnia pojechaliśmy i skończone było koszenie. Tam nic nie nagrałem, bo ja tylko zaprowadziłem ciągnik, tacieta pojechał kombajnem, a my tutaj owialiśmy trawę, także nic tam nie nagrałem. Przężyto już mamy w stodole, wydajność była gdzieś 7800, także bardzo ładnie. Z tych tam ponad 4 hektarów, no i ziarno. Ziarno jest ładne, bardzo grube. Grubsze niż w tamtym roku. Także bardzo ładne przeżyto posypało i zboże zmagazynowane. Tam jeszcze leży trochę mieszanki z przodu, na samym przodzie, widać jak jaśniejsze jest. Tutaj leżą 2 przyczepy pełne i tam gdzie robimy śrutę, to leży przyczepa cała. Także po żniwach teraz prasowanie słomy i zbieranie. Tutaj jeszcze mamy pszenicę do siewu, tutaj mamy euforię. Tak wygląda ziarno euforii. Też jest ładne. Grubsze niż skagena. Skagena miał trochę, bo w tym roku do siewu sadziliśmy skagena i tą euforię. To euforia ma grubsze ziarno. Skagen jest trochę drobniejszy. On tam leży z tyłu za paletami w rogu. No a tutaj to będzie leżało, będziemy sobie na bieżąco brać do robienia tam paszy treściwej dla byków. Także to tyle z tych żniw. Trzymajcie się, cześć.